Dzień dobry Państwu. Zaczęło się zbieranie różnych owoców. Teraz moja żona niedawno zaczęła wspaniałe owoce ze swojego ogródka zbierać. I tak sobie porozmawialiśmy o owocach. Czy owoce mają w życiu chrześcijanina jakiekolwiek znaczenie? I czy owoce to są uczynki, czy raczej niekoniecznie? Więc pierwsza rzecz to jest Galacjan. Galacjan, 5 rozdział. Galacjan, 5 rozdział. Galacjan, 5 rozdział, 22 do 23 wersetu. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czyli widzimy jednoznacznie, że owoc, liczba pojedyncza, owoc, to nie są owoce, tylko owoc. Owoc. Owoc ducha to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Czyli widzimy, że na jeden owoc ducha składają się te wszystkie. Jeżeli brakuje choć jednego z tych elementów, to nie jest to owoc ducha. Czyli albo wszystko, albo nic. Albo wszystko z tego, albo nic. Miłość bez radości jest bezwartościowa. Miłość bez pokoju jest bezwartościowa. Miłość bez cierpliwości jest bezwartościowa. Miłość bez uprzejmości jest bezwartościowa. Miłość bez dobroci jest bezwartościowa. Miłość bez wierności jest po prostu zdradą. Prawda? Kochliwa kobieta, która nie jest wierna mężowi. Albo kochliwy kochaś, kochliwy mężczyzna, który nie jest wierny żonie. No to jest obrzydliwe, prawda? Więc widzimy jednoznacznie, że to wszystko razem musi być wspólnie, równolegle te 7 składników Ducha Świętego. Miłość to jest 1, radość to jest 2, pokój to jest 3, cierpliwość to jest 4, uprzejmość to jest 5, dobroć to jest 6. Wierność to jest 7, łagodność to jest 8, wstrzemięźliwość to jest 9. Dobrze liczę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linii równoległych. 9 tych razem wymiarów musi równolegle być. Nie ma któregokolwiek z nich. Mamy do czynienia po prostu z czymś obrzydliwym. No tak, sobie wyobraźmy, że mamy niewstrzemięźliwego, łagodnego, wiernego, dobrego, uprzejmego, cierpliwego, pokojowo nastawionego, radosnego miłośnika. Nie wyobrażam sobie. Jest to generalnie wtedy grzech. Czyli jest to bezowocny uczynek ciemności, jeżeli nie ma wszystkich 9 razem. To jest punkt wyjścia i też punkt zakończenia. I teraz kilka miejsc takich, które jednoznacznie pokażą, że uczynki to nie są owoce. Zresztą tu widać, no łagodność to nie jest uczynek. Wstrzemięźliwość to nie jest uczynek. W uczynku może się wyrażać wstrzemięźliwość, ale niekoniecznie. Czy to, że ja zjem pół świniaka na jeden posiłek, jest wstrzemięźliwe? No więc nie wiemy. Wygląda na obżarstwo, prawda? No ale jeżeli codziennie zjadałem 3 świniaki, a dziś wyjątkowo zjadam tylko pół, bo postanowiłem zacząć się ograniczać, no to jest wstrzemięźliwość, prawda? Więc nie wiemy po danym uczynku, czy w ogóle temu towarzyszy owoc. A jeśli towarzyszy temu owoc, to jaki? I bardzo dobrze, bo owoc daje się Bogu, a nie ludziom.
To jest bardzo ważne. To Bóg ocenia owoc. Nie człowiek drugi. Nie jest to w ogóle w żaden sposób do oceny przez człowieka, czy owoce są. Bo nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić. Na przykład, ktoś daje mi szklankę wody w czasie kazania. Czy to jest miłość w tym uczynku? Jeśli tak, to do kogo ta miłość? Załóżmy, że jest to miłość do Boga, no to wtedy jest to właściwe powiązanie. Daje się szklankę wody, dlatego że kocha się Boga i dlatego, że ten, kto mówi kazanie, lepiej powie to kazanie, mając nawilżoną tutaj jamę ustną, niż jeżeli będzie charczał, bo jest mu już sucho i umiera z pragnienia. Prawda? Kocham Boga, więc chcę, żeby Jego słowo było głoszone przez ludzi, którzy nie umierają z pragnienia. Albo miłość do taty. Tata powiedział: synku, weź daj temu kaznodziei wodę. Albo, bo się uczniowie w szkółce niedzielnej założyli, kto szybciej zdąży podać wodę, i rośnie pycha, kto jest sprytniejszy, ten podał wodę. Czyli całkowicie już w ogóle tego owocu śladu tu nie ma. Zaczyna być wręcz grzech. Ta sama podana woda, która tak samo nawilża gardło mówiącego, z dobrego uczynku owoc przynoszącego dla Boga, zamienia się w objaw buntu i grzechu. Ta sama radość. Czyli jeżeli ktoś się uśmiecha, to się raduje, czy po prostu jest to wyćwiczone? Jeżeli masz uśmiechniętego człowieka, to nie wiesz, czy on się cieszy. Czy też się śmieje z głupiego dowcipu. Czy też jest faktycznie, autentycznie radosny. Czy też biedak ma tężca i już wszedł w fazę takiego uśmiechu wywoływanego przez tą chorobę. Pokój. Też nie jesteś w stanie stwierdzić, czy ktoś spokojny to jest człowiek, który ma pokój w sercu, czy raczej obojętność, która jest grzechem. Czy też może nawet nie ma pokoju, ale nie pokazuje tego na zewnątrz. Cierpliwość. Wszystkie te rzeczy są nie do zaobserwowania przez człowieka. I trzeba pamiętać, że te wszystkie elementy są owocem Ducha, który mieszka w wierzącym. To Duch Święty ten owoc wydaje przez mieszkanie i działanie w wierzącym. Wystarczy Ducha Świętego nie gasić. Ducha Świętego się nie da pobudzać. Ducha Świętego można zgasić, przytłumić, grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu i wtedy on tego owocu nie wydaje. Roundupem duchowym, jak traktujesz Ducha Świętego, to ten owoc się nie pojawi. I teraz Jeremiasza 17:5 jest bardzo ważne w powiązaniu z tymi lekcjami dotyczącymi relacji między owocem a uczynkiem, bo uczynek to nie owoc, owoc to nie uczynek. Nie wolno tych rzeczy mylić. Jeremiasza 17:5 właśnie pokazuje, że nie możemy ufać człowiekowi. Jeremiasza 17:5. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jednoznacznie widzimy, że jeżeli ktoś szuka u ludzi uczynków, to po prostu zaczyna polegać na człowieku.
i wtedy jest przeklęty przez Boga. Nie możemy mieć zaufania do ludzi. Mamy mieć wstręt nawet do szaty skalanej przez ciało. Jeremiasza 17:10. Ja, Pan, zgłębiam serce. Wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Widzimy? Owoc jego uczynków. Nie według uczynków, według owocu jego uczynków. To jest bardzo ważne. Czy zdrada państwa jest dobrym uczynkiem? Czy kłamstwo jest dobrym uczynkiem? No przecież, że nie. Prawda? Obrzydliwe. No więc, dlaczego apostoł Jakub w drugim rozdziale siedemnasty werset mówi: tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała? I wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli widzimy jednoznacznie Rahab. Pamiętacie, co zrobiła Rahab? Może nie wiemy. Rahab jest tu nazywana nierządnicą. Nierządnica to jest brzydkie słowo. Nierządnica to jest osoba, która para się sprzedażą swojego ciała osobom, które płacą za to ciało. Ja wiem, że większość zawodów obecnych to jest, spełnia tą definicję, prawda? Czyli jeżeli ja jestem nauczycielem, to płacą mi za to, żebym w tym zawodzie moim ciałem przemieścił się do odpowiedniego miejsca i powiedział to, co mi każą. Niczym się to nie różni od tego, co zdefiniowałem. Dlatego tutaj różnica jest taka, że nierządnica świadczy usługi seksualne. No to ja tego nie robię. Więc tym się różnię. Czyli nierządnica jest to kobieta, która zarabia na świadczeniu usług seksualnych za pieniądze. I teraz, jeżeli w podobny sposób Rahab nierządnica, zauważcie, że pismo nie mówi była nierządnica, tylko nierządnica. Jest to znamienne. Niektórzy takimi byli, a tu nie ma tego elementu, że była nierządnica. Czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów? Jakich posłów ona przyjęła? Ona przyjęła posłów izraelskich, których ścigał król, który był władcą tego miasta, w którym mieszkała Rahab. Czyli Rahab, przyjmując tych posłów, dokonała zdrady państwa. I wypuściła ich inną drogą. Wypuściła ich drogą i okłamała służby swojego państwa. Przyjęła wrogich posłów i okłamała swoich przyjaciół. Czy to jest dobry uczynek? Zdrada państwa powiązana z kłamstwem w stosunku do władz? No Jakub daje to jako przykład usprawiedliwienia z wiary. Dlaczego? Dlatego, że owoc
Rahab był taki, który wznosił się do Boga i ten owoc polegał na tym, że to wynikało z tego, że ona uwierzyła, że ci ludzie reprezentują Boży lud, który Bóg wybrał i któremu Bóg błogosławi i ona chce być z tym Bogiem, a nie ze swoimi ludźmi, którzy byli przeznaczeni na zagładę. Dokładnie tak wygląda nawrócenie, że ty, będąc grzesznikiem, nie chcesz już być w tym rodzie złym i przewrotnym, tylko ratujesz się spośród tego rodu złego i przewrotnego i przychodzisz do Pana Jezusa, ufając Panu Jezusowi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Albo tak jak mówi Pan Jezus. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Zbawienie jest nieutracalne. Jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, nie stracisz go, dlatego że będziesz miał życie wieczne, bo Pan Jezus tak obiecał. Przyjdź do Pana Jezusa w modlitwie, w rozmowie z Nim i zawołaj do Niego, bo On umarł na krzyżu Golgoty za Ciebie. Złożył tą doskonałą ofiarę, umierając za wszystkie Twoje grzechy i zmartwychwstał. I to jest kluczowa rzecz, że jak do Niego przyjdziesz, masz życie wieczne. No i teraz Rahab dokładnie to zrobiła. Mimo, że uczynki były dosyć kiepskiej jakości. No jak, zdradziła króla i okłamała tych, co ścigali tych posłów. Takich rzeczy się nie robi z definicji, prawda? Łajdactwo. Łajdactwo, ale w tym przypadku owoc był dla Boga. A owoc dla Boga ocenia Bóg, a nie człowiek. Tak samo Abraham. Przecież wielu, którzy złożyli swojego syna w ofierze dla bóstwa, jest ocenianych w najniższych możliwych kategoriach. Abraham chciał złożyć dla Boga swojego syna. Dlaczego? Ten nagle uczynek jest dobry, a teraz ktoś inny złożyłby swojego syna w ofierze i byłby uznany za mordercę kierującego się najniższymi możliwymi instynktami. I słusznie, bo jest to morderstwo, obrzydliwa rzecz. Ale Abraham był w relacji z Bogiem i ten owoc tego uczynku był kluczowy. Nie sam uczynek, który jest po ludzku mówiąc, no nic dobrego w tym nie ma. Idzie starszy gość, dzieciak niesie, który był wtedy już młodym człowiekiem, niesie drwa i co? I potem ma zrobić z tych drew, przygotować palenisko, potem sam się ma chłopak ułożyć i może jeszcze podać nóż ojcu, tak? Albo Abraham może miał swój nóż i Abraham ma złożyć go w ofierze. No, jeżeli dzisiaj w czasach Unii Europejskiej takie coś się zrobi bez uprawnień do hodowli kurczakowi, to się idzie do więzienia na 3 lata, a może na więcej. A tutaj mamy do czynienia z morderstwem człowieka, z zabójstwem człowieka. Dobry uczynek. Gdyby anioł go nie powstrzymał, nóż zatopiłby się ciele Izaaka. I teraz, jeżeli byśmy oceniali to po ludzku szaleństwo, co on robi? Natomiast, jeżeli patrzymy na to, że to Bóg ocenia owoce, no to to jest całkowicie inna sprawa. Więc, jeśli chodzi teraz o relacje uczynków i owoców, widzimy, że uczynki mogą ludzie oceniać źle, a Bóg dobrze ocenia owoc z tych uczynków. Może być też odwrotnie, że uczynek jest oceniany dobrze przez ludzi, na przykład ta szklanka podana przez człowieka, czy jakikolwiek inny dobry uczynek, który ludzie nazywają dobrym, a człowiek ocenia tylko ten uczynek od strony uczynku, natomiast to Bóg ocenia owoce, bo nie wiemy tego, czy to jest uczynek, który przynosi owoc Bogu. Dlatego jest powiedziane wyraźnie, że żaden niewierzący nie może dać dobrego uczynku dla Boga, który Bóg uważa za dobry. Dlaczego? Bo nie wznosi się z tego owoc. To nie chodzi o to, że technicznie ten czyn nie jest dobry. To jest dobry czyn. Technicznie, tak? Na przykład posprzątasz naczynia
bo twoja kolej przypada. Ale to nie daje owocu, skoro to jest handel, który widoczny jest w słowie twoja kolej. Więc tutaj kolejne miejsce to jest Jeremiasza 32:19. Jeremiasza 32:19. Wielki w radzie i możny w wykonaniu, którego oczy są otwarte na wszystkie drogi ludzkie, aby oddać każdemu według jego dróg i według owoców jego uczynków. Czyli widzimy znowu, Bóg jest skierowany ma wzrok, tutaj jest 18 werset, potężny, którego imię Pan zastępów. Oto może przeczytam od 17. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Wyświadczasz łaskę tysiącom, lecz za winę ojców odpłacasz na łono ich synów, którzy po nich przychodzą. Boże wielki i potężny, którego imię jest Pan zastępów, wielki w radzie i możny w wykonaniu, którego oczy są otwarte na wszystkie drogi ludzkie, aby oddać każdemu według jego dróg i według owoców jego uczynków, który uczyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej, pamiętne aż po dzień dzisiejszy. Więc widzimy wyraźnie, według owoców jego uczynków, czyli jaki uczynek przynosi owoc Bogu, nie człowiekowi, tylko Bogu. To Bóg obserwuje owoce. Czyli można by powiedzieć, że jedną z taką rzeczy, których człowiek nie widzi, to jest motywacja danego uczynku. Czy ja ten uczynek wykonuję z serca, czy wykonuję z innych powodów niż z serca? Kolejne miejsce to jest Efezjan 5 rozdział. Efezjan rozdział 5. Jedenasty werset. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Czyli widać, że są pewne uczynki ciemności, które są bezowocne. My nie mamy mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Klasycznym bezowocnym uczynkiem ciemności jest uczynek robiony na zasadzie, bo co ludzie powiedzą. W ogóle nie powinno nas interesować, co ludzie powiedzą. Powinno nas interesować, co Bóg powie. I jeżeli Bóg odsyła czasami do tego, żeby również ludziom się podobać, to wtedy wykonujemy coś, co również ludziom się podoba. Ale kierujemy się przede wszystkim wolą Słowa Bożego, żeby podobać się Bogu. Tak, bo jest na przykład, niech postępy Twoje będą widziane przez wszystkich ludzi. No to postęp w wierze ma być widoczny dla ludzi również. Bóg tak nakazuje. Ale to Bóg jest celem, albo cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Ludzie też na tym skorzystają, jeżeli będziesz dobrze wykonywał swoją pracę, ale wykonujesz ją dobrze dla Boga. Czyli nie musi Twój szef widzieć, co Ty robisz w czasie, gdy szefa nie ma. To nie jest konieczne, widzicie Bóg. I kolejne miejsce to jest Kolosan 1:10. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Czyli dobry uczynek to nie owoc. Owoc to nie dobry uczynek. Ale owoc w każdym dobrym uczynku ma być wydawany.
Czyli nie wykonujmy dobrych uczynków, które są bezowocne, bo stają się one wtedy bezowocnymi uczynkami ciemności. Czyli jeżeli dajesz dobrą rzecz, na przykład dajesz rzecz ze wzdychaniem, to nie jest to dobre. To nie przynosi owocu Bogu. Nie robisz tego wdzięcznie. Bądźcie wdzięczni. To jest wtedy bezowocny uczynek ciemności. Dajesz na przykład na cele chrześcijańskie ze wzdychaniem kwotę X. Nie przynosi to owocu w niebie. Szkoda twoich pieniędzy, nie ma to najmniejszego znaczenia. Ale jeśli z radością to czynisz dla Pana w celu tego, żeby On wiedział, a inni nie, niech prawica nie wie, co czyni twoja lewica, to wtedy jest to, bez wzdychania, jest to owocny, dobry uczynek. Wspomniane podanie szklanki wody. Tata cię zmusił, żebyś podał kaznodziei szklankę wody. Nie jest to owocny, dobry uczynek. Jest to bezowocny uczynek. Dobry, bezowocny uczynek. I to nie ma żadnej wartości. Lepiej, bo kocham Pana Jezusa, podam szklankę wody kaznodziei. Jest napisane, że jeśli ktoś da szklankę w imię ucznia, szklankę wody w imię ucznia, albo kubek wody w imię ucznia, nie straci zapłaty swojej, bo chodzi o to, żeby ten dobry uczynek był owocny. Kolejne miejsce to jest Rzymian 7:4. Rzymian 7, rozdział 4, werset. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Tak, owoc wydawali dla Boga. Owoc. Mamy wydawać dla Boga. Owoc jest dla Boga, nie dla ludzi. Dla Boga. Ludzie zgardzą owocem. Nie są w stanie go ocenić. Nie są w stanie go zrozumieć. Nie są w stanie właściwie go wycenić, nawet jeśli go doceniają. Natomiast Bóg doskonale ocenia owoc. I dlatego zbawienie jest nieutracalne niezależnie od uczynków, bo ważne jest dla Boga wydawanie owocu. Może się okazać, że coś, co ludzie oceniają jako mało wartościowe, dla Boga będzie miało wielką wartość, bo będzie miało owoc. A wielka chrześcijańska służba, która związana jest z beznagannym życiem, zawsze punktualny, zboże, dobrze zawiązany krawat, równo wyprasowana koszula, i tak dalej, dobre rzeczy, same dobre rzeczy, ale pod pręgierzem przymusu dobrego wychowania, niezwiązane z tym, żeby miłować Boga, żeby wydać owoc dla Boga, tylko przymusu, bo tata tak kazał, mama tak kazała, bo co ciocia powie, bo co wujek powie. I to jest bezowocny, dobry uczynek, bo dobrym uczynkiem jest przyjść elegancko ubranym na zgromadzenie do imienia Pana Jezusa. Jest to szacunek dla Boga i dla ludzi, z którymi się zgromadzamy. Ale jeżeli robisz to bez życzenia, żeby się tutaj owoc wzniósł dla Boga, ale robisz to z motywacji, bo żeby ludzi nie zgorszyć choćby, no to w tym momencie jest to bezowocny, dobry uczynek. Nie ma takiego czegoś w Galacjan 5:22. Więc wracamy do Galacjan 5:22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość.
Czyli te 9 równolegle w jednym czasie, w każdym dobrym uczynku musi być, aby ten dobry uczynek wydał owoc dla Boga, nie dla ludzi. Jak widzieliśmy na przypadku Rahab i Abrahama, ludzie nasze dobre uczynki przynoszące owoc Bogu mogą nawet oceniać bardzo źle i bardzo negatywnie, a będą to owocne dobre uczynki, gdzie owoc Bóg oceni wspaniale. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać Nowy Testament, proszę do mnie napisać. Na przykład SMS-em 739-089-088. Możesz ze mną też porozmawiać przez ten telefon. Można też do mnie napisać na adres stacjonarny czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów albo CMS@skrytka328-50950 Wrocław 68. Albo też można e-mailem napisać czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.